daj łapkę w górę i subskrybuj. Masz 3 sekundy. 3, 2, 1. Dzięki. 12. Opuszczone cerkwie. Na Podkarpaciu, na odcinku zaledwie 18 km, znajdziemy aż 3 opuszczone cerkwie. Obecnie niszczą one w zapomnieniu. Zlokalizowane są w niewielkich miejscowościach, czyli w Cewkowie, Starym Dzikowie i Starych Oleszycach. Kiedyś z pewnością były to wyjątkowe miejsca modlitwy i zadumy, jednak obecnie przypominają mroczną scenografię z filmów grozy. Pozostały one po ludności ukraińskiej, która była wysiedlana z Polski pod koniec II wojny światowej. Jednak niezwykły klimat tych miejsc czuć do dziś. 11. Kablica Czaszek. To miejsce przyprawia o dreszcze. Jest zdecydowanie jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Złożone są tu szczątki ofiar wojny i epidemii cholery. Szczątki odkrył ksiądz Wacław Tomaszek w 1776 roku. Ich ogromna ilość sprawiła, że zdecydowano o budowie specjalnej kablicy, gdzie zostaną one zgromadzone. Budynek powstał na wzór francuskich katakumb w dzielnicy Czerbna w Kudowie Zdroju. Jeśli lubisz miejsca nieco mroczne, aczkolwiek fascynujące, to z pewnością ci się tu spodoba. Na wiele mogą liczyć również studenci medycyny, gdyż można zobaczyć kość udową człowieka mierzącego 2 metry, czy czaszkę ze śladami po kulach, lub ze zmianami chorobowymi. Poza znalezionymi kośćmi znajdują się tu również szczątki księdza Tomaszka i grabarza, który pomagał w wydobyciu i oczyszczeniu kości. 10. Kopalnia uranu Kletno. Z całą pewnością w czasie zwiedzania pojawi się dreszczyk. Kopalnia znajduje się na Dolnym Śląsku. W latach 50. XX wieku ZSRR intensywnie poszukiwało na terenie Polski złóż uranu. Znaleziono je właśnie m.in. w Kletnie. Kopalnia miała status tajny i wydobyto z niej około 20 ton czystego uranu. Część kopalni jest udostępniona do zwiedzenia dla turystów od 2002 roku. Jest to około 200 metrów, a dokładnie odcinek nazywany sztolnią fluorytową. Jest to najwyżej położona sztolnia, gdyż jej wylot znajduje się na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Od przewodników można poznać wiele ciekawostek. Jeśli chcesz zwiedzić tę wyjątkową, tajną kopalnię, to jest ona otwarta od początku lutego do końca listopada. Nie musisz się martwić o promieniowanie jonizujące, nie ma ryzyka napromieniowania. 9. Miasto Widmo Kłomino. Ta miejscowość to raj dla osób kochających urbex. Znajduje się około 10 km od miasta Borne-Sulinowo. Historia tego miejsca z pewnością nie jest jednak szczęśliwa. Miasteczko powstało w latach 30. XX wieku i jest pozostałością po niemieckim obozie jenieckim. Później była tu baza armii radzieckiej, w której zamieszkiwali żołnierze z rodzinami. W roku 1993 teren ten razem z bliźniaczą miejscowością przeszedł pod polską administrację. Borne-Sulinowo udało się zasiedlić, jednak z Kłominem się nie powiodło. Niektóre budynki zostały zrewitalizowane, inne w dalszym ciągu niszczą i popadają w ruinę lub zostały wyburzone. W pewnym momencie miasteczko było wystawione na sprzedaż za 2 miliony złotych, jednak nie udało się znaleźć chętnego na zakup. Obecnie miejsce to odwiedzają jedynie pasjonaci opuszczonych miejsc, czyli urbexu. 8. Piramida w Rapie na Mazurach. Jest ona grobowcem. Znajduje się w lesie, a kształt zawdzięcza swojemu właścicielowi, czyli baronowi Friedrichowi von Fachrenheit. Był on kolekcjonerem dzieł sztuki i pasjonował się Egiptem. Uznał więc, że dobrym pomysłem będzie, aby budowa rodzinnego grobowca przybrała właśnie typowo egipski kształt. Jako pierwszą pochowano tam jego 3-letnią córkę, Ninette. W późniejszym czasie w tym miejscu złożone zostały jeszcze ciała 7 członków rodziny, w tym samego barona i pomysłodawcy grobowca. Budynek i jego otoczenie sprawiają, że dreszczyk pojawia się już za dnia. Nocą odwiedzenie tego miejsca polecamy jedynie miłośnikom silnej adrenaliny. 7. Krzysztopór. To zdecydowanie jeden z najciekawszych i najbardziej zagadkowych zamków w naszym kraju. Możemy spotkać tu wyjątkową numerologię i wiele tajemniczych znaczeń. Przykładowo okien jest w tym miejscu tyle ile dni w roku, pokoi natomiast tyle ile tygodni w roku, a wielkich sal tyle ile miesięcy w roku, czyli 12. Z kolei 4 narożne baszty zostały wzniesione jako odpowiadające 4 porom roku. Kiedyś był to największy kompleks pałacowy w Europie. Dziś jest jedną z największych zagadek, co powiązane jest z historią Krzysztofa Ossolińskiego. W kontekście zamku pojawiają się informacje o duchach, nieodkrytych korytarzach, nierozwiązanych zagadkach z przeszłości i nieodkrytych skarbach. 6. Muchołapka. To miejsce obrosło legendą. Na temat jego wykorzystania swego czasu pojawiały się różne teorie zahaczające nawet o ufologię. Znajduje się w Ludwikowicach Kłodzkich, nieopodal kompleksu Olbrzym. O nim dowiesz się więcej nieco dalej w okolicy Walimia. Umieszczona jest na terenie byłej kopalni, a obok w czasie wojny była fabryka materiałów. Dziś już wiemy, że nie ma tu żadnej tajemnicy i była ona po prostu podstawą kładni kominowej. Jednak wiele osób nadal woli wierzyć, że jest to miejsce nietypowe i zagadkowe. 5. Zamek Książ i Rize, czyli kompleks Olbrzym. Tu największą zagadką jest zależność tych dwóch miejsc. Pod zamkiem Książ ciągną się tunele, których przeznaczenie nie jest do końca znane. Jednak dawne dokumenty wskazują, że stanowiły one część kompleksu Olbrzym, RIS, czyli największego projektu górniczo-budowlanego nazistowskich Niemiec. Zastanawia więc, co korytarze kompleksu w Górach Sowich, w okolicy Walimia, Jugowic i Osówki mają wspólnego z zamkiem i jakie były tu skrywane tajemnice. 4. Kamienne kręgi na Kaszubach. Można je znaleźć w kilku miejscowościach. Odrach, Więsiorach, Leśne czy w Grzybnicy. Są niezwykle tajemnicze, a ich przeznaczenie pozostaje nieodkryte. Znajdują się tam kurhany i inne kamienne okręgi. Przypuszcza się, że zbudowali je goci, jednak zgodnie z legendą ułożyli je 100 lemowie, czyli mityczne olbrzymy chcące zaludnić ziemię.
3. Diablak, czyli Babia Góra. Owiana jest nie najlepszą sławą. W tych okolicach, w niewyjaśnionych okolicznościach, rozbiło się kilka samolotów. Pierwszy to helikopter, którym leciały dwie osoby. Drugi samolot polskich linii lotniczych lecących z Warszawy do Krakowa oraz mały prywatny samolot lecący z Poznania do Bratysławy. W kontekście góry mówi się więc o tajemniczych wydarzeniach, które mogły doprowadzić do tragedii. 2. Pałac w Bratoszewicach. Znajduje się w okolicach Łodzi i pochodzi z XX wieku. Do końca II wojny światowej był letnią rezydencją Rzewuskich. Po wojnie doszło do jego upaństwowienia i otwarta została w nim szkoła rolnicza. W 1985 roku budynek został zniszczony przez pożar. Próba odbudowy skończyła się fiaskiem przez brak pieniędzy. Z roku na rok był on coraz bardziej zaniedbany. Obecnie ponownie trafił w ręce rodziny Rzewuskich, co sprawia, że ma szansę na odzyskanie dawnej świetności. 1. Zamek Czocha. Jeśli ktoś pokusiłby się o policzenie duchów, o których w kontekście tego miejsca krążą legendy, to z pewnością okazałoby się, że jest to najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce. Ponoć błąka się tu upiór Białej Damy, a także cały kondukt żałobników, którzy spadli w przepaść razem ze zwalonym mostem. Znajdują się tam również nieodkryte tunele i nieodkryte skarby.